No i jesteśmy moi drodzy, Moodwater, tak jak powiedziałem w ostatnim materiale, teraz sobie zapolujemy na sumika czarnego. Ja już tutaj odebrałem wszystkie rzeczy, tak, bo po kukurydze byłem wcześniej, także typowe takie miejsce na sumika to jest, no tutaj, ta głęboka rynna, jak widzicie, i tutaj jest, tylko że tu się kręci właśnie ten byczek, sumik kanałowy tutaj bardzo pływa i nie wiem, czy on nam nie będzie tutaj za bardzo przeszkadzał. Także zobaczymy sobie tutaj przez chwilę, jak to wygląda sytuacja. Obawiam, czekajcie, jak brania. Brania sobie troszeczkę przestawimy na lepsze i zobaczymy. No 12 sztuk. Mam nadzieję, że to będzie jakoś szło, że ja sobie tutaj nie zgubię za dużo przynęt, tak naprawdę, bo już zostało mi tylko 146. Małe karpiki mi trochę objadły. Haczyki założyłem 8, no bo łowimy małe ryby. Także zobaczymy sobie to na 8. Grunt maksymalny, tutaj na tych slajderach to jest chyba 5 metrów ustawione, jeżeli się nie mylę. I taki mam plan. Taki jest plan. Jeżeli ten plan nie wypali, bo tak może być, to wtedy przestawimy się tutaj, koło tej plaży. Też pamiętam, były chyba sumiki kiedyś, jak tam łowiłem basa zielonego. Jak próbowałem złowić, to też tam brały mi basa zielonego. Jest to taka ryba? Bas zielony. No od tego skubańca chyba. Tam się dało fajnie złowić, oraz unikatowego basa niebieskiego tam też łowiłem. To właśnie też siadały przy ochotce te właśnie sumiki. Także zobaczymy sobie, jak to będzie wyglądało. O, może? No, pierwszy siedzi. Pierwszy siedzi. O, to panie! Powoli! A właśnie. Może trochę za mały haczyk. O. Nie no, shinerów to my nie chcemy tutaj za bardzo łowić. No ale co zrobić? No, spławiki przepływają, także tu jest głęboko. Coś atakuje te przynęty. O, coś tam spierdzieliła jakaś ryba. Który kij? Kij numer 2, zobaczmy. Dobra, mamy drugiego sumika. No nie jest źle, nie jest źle. Widzę, że biorą tutaj bardziej, już jak tam te wędki przepłyną, to dopiero tutaj są brania, to nie będę rzucał tam na lewą stronę. Jest kolejna jakaś ryba. Panie, nie ten kij. Ojej, tu jest bas, no dobra. Niedobrze, bo tracimy trochę kukurydzy. No tu chłopaki pisali, żeby przyglądać się, jaka ryba podpływa i wtedy wiadomo. I wtedy wiadomo, w tej wodzie widać, czy sum bierze, czy co to tam nam podpłynie do haczyka. Ale chyba nie będę kombinował. No jak mi zabraknie, to kupię. Mam, kurde, 1600 tych monet, także bez problemu. Zrobimy sobie ten event. Na co ja to będę zbierał? O, no na przykład na takiego basa. Będę sobie to zbierał, coś czuję. Tak przy moim koncie na nic tych monet nie wydaje. Jest. Sumik, a bo to był sumik kanałowy, a miał być sumik czarny. O, no to nie. To nie.
Takich nie chcemy. Jest kolejny sumik czarny. Już trzy. O, idziemy jak burza. Patrzcie, a tutaj się uwzięły te pasy, że będą brały, no. To będziemy rzucać bliżej w takim razie. Nie w tą głębinę, tylko trochę tu bliżej. Kurde, nie ten kij, ale dobra, też go przyciągnąłem elegancko do samego brzegu właściwie. Dyzia. Idź lisz sobie łapy gdzie indziej, a nie mi tutaj pod mikrofonem centralnie. No nie, 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 nie. Takich to my. Już jeden, już 11 kukurydzy poszła, 3 ryby, nie? No, 4. O, ale medalowy sumik czarny, patrzcie go jaki. Pan Bysior. Gdzie on? Gdzieś tu bliżej wziął. O, tu się kij gnie. Kolejny sumik czarny. 5. No i pięknie. Także słuchajcie, no ja chyba nie będę tutaj z wami siedział i was męczył po prostu jeszcze 7 tymi sumikami. Ja cisnę i zobaczymy, jak mi to ciśnięcie pójdzie, nie? Także mam nadzieję, że widzimy się za chwilę. O. Jest 6. To jakby był 7, to by była bajunia. Ta. Dupa ta. No, zrobiłem jedną zmianę, zwiększyłem jednak haczyki, bo za dużo tych shinerów mi wpadało i tego wszystkiego, także założyłem haczyki 1. Oczywiście shinery dalej się trafiają. Dalej się trafiają też basy niebieskie, także już 30 kukurydzy tu straciłem. Tak mi się wydaje. 28 dokładnie tej kukurydzy już tu poszło. Niestety gryzą te maluchy. Ale zostały już mi tylko 3, więc chyba nawet nie będę zmieniał tego miejsca na to drugie. Później wam tylko pokażę, o które miejsce mi chodziło. O, tutaj całkiem fajnie gryzą. O, i jest 9 sztuka. No, to będzie chyba kanałowy, a nawet nie, jest 10. Patrzcie, jaka seryjka ładna. No, żeby tak częściej było. Jest... Oż ty, oszukał mnie. Myślałem, że taki mały to też będzie ten nasz sumik czarny. No ale 2 sztuki, to już powinno pójść łatwo. Chyba. No i dobra, tym byczkiem zakończyliśmy. 111 przynęt. No sporo, sporo tutaj straciłem niestety. Bo co my tu złowiliśmy? 35 ryb. No także 35, kurde, tych przynęt niestety wypadło. I pokażę wam tylko szybko jeszcze tutaj to drugie miejsce. Słuchajcie, za tymi... O! Tutaj nawet jakiś marker mam. Chyba właśnie na tego basa. Czyli tutaj macie takie te krzaczki i za tymi krzaczkami spokojnie tu dookoła wszędzie można bardzo fajnie łowić też te właśnie
Sumiki czarne, tak? Dobrze pamiętam? Czarne? Kurde, patrzcie, dopiero co je łowiłem i już nie pamiętam, co to był za sumik. Tak, sumik czarny. Także ja sobie szybciutko tutaj strykam tą misję i koniec. Także mamy to zrobione. I już z takich prostych misji nie zostało nam nic, bo zostało nam Skalne Jezioro, została nam Holandia, został nam Tyber i został Sankt Krua, także do zobaczyska w następnym materiale. No będzie ciężko już teraz, to już naprawdę przyjemne łowienie się skończyło.